Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą oprócz Boga naszego? Tak mówi Słowo Boże w Psalmie 18, wersecie 32. W latach 80. XX wieku wielu francuskich dyplomatów i dziennikarzy było przez długie miesiące, a czasem lata, przetrzymywanych w Libanie jako zakładnicy. Okoliczności, w jakich się znaleźli, były niezwykle trudne. Niektórzy z nich opowiadali później o swoich wewnętrznych i duchowych przeżyciach, jakie towarzyszyły tej niewoli. Roger Acquis, na pewno źle przeczytałem to, Roger Acquis opowiadał, ludzie, którzy mnie uprowadzili, pozwolili mi zatrzymać moją Biblię. Moja niewola była konieczna, abym ponownie zwrócił uwagę na Pana Boga. Bóg jest skałą, tak jak jest napisane w psalmach. Marcel Carton wypowiedział się tak. Sam nie wiem, ile razy w kółko czytałem te same opowieści, ale szczególnie Biblię. Carton wierzył w istnienie Boga, ale nie naśladował Jezusa Chrystusa. W czasie tej niewoli ponownie odkryłem, czym jest modlitwa, powiedział. Biblia podpierała moją wiarę, żywiła ją i umacniała, wyznał Jean-Paul Kaufmann. Jednocześnie Biblia udowodniła, że jest w stanie udzielić prawdziwego duchowego pokrzepienia poprzez takie historie jak Joba czy Józefa oraz innych, mówiących o ludziach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale ponieważ wierzyli Bogu, wierzyli w Boga, nie utracili nadziei i przezwyciężyli trudności, tak i dla mnie Biblia stała się stałym, osobistym źródłem pocieszenia. Ja i Bóg nigdy nie straciliśmy się z oczu, ale tam odnaleźliśmy się w szczególny sposób. A jak jest z tobą? Czytasz Słowo Boże? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Pana Jezusa Chrystusa, bo wtedy będziesz zbawiony i zapragniesz czytania Słowa Bożego, dlatego że Słowo Boże wzywa, abyśmy zapragnęli Słowa Bożego, jak niemowlęta pragną mleka mamy.